Radio Opole przedstawia cykl W blasku olimpijskiego znicza. Legendy, symbole, postaci, znaczenie. Igrzysk olimpijskich. Kiedy rozmawiamy o sporcie, bardzo często mamy na myśli Igrzyska Olimpijskie, ale Igrzyska Olimpijskie to oczywiście nie jest coś, co jest jednoznacznie związane z ruchem olimpijskim. Tak naprawdę chyba ważne jest to, byśmy bardzo różnym pokoleniom, bo docieramy do młodszych, starszych słuchaczy, mówili i przypominali o tym, że Polski Komitet Olimpijski, panie Adamie, to nie jest tylko kwestia Igrzysk Olimpijskich, bo tym jest najgłośniej, bo to jest sprawa medialna, prawda? I wiemy, odliczamy dni bardzo często do Igrzysk, o tym za chwilę będziemy mówić. Natomiast sam ruch olimpijski, idea olimpijska, myśl XXI wieku, to jest chyba teraz ważne i istotne, by o tym rozmawiać. No to nie jest teraz ważne i istotne, tylko to jest ważne i istotne, nie tylko teraz, ale generalnie w działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rzeczywiście Polski Komitet Olimpijski to nie jest tylko przygotowanie i zabezpieczenie udziału reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście jest to jedno z naszych najważniejszych zadań, które wypełniamy już od wielu, wielu lat, od ponad 90. Ale Polski Komitet Olimpijski to są również zadania związane z edukacją olimpijską, z pokazywaniem związku sportu z kulturą i kultury ze sportem, również pokazywanie i jakby propagowanie zdrowego stylu życia, krzewienie, potocznie mówiąc, sportu wśród społeczeństwa, i staramy się to robić różnymi metodami, różnymi ścieżkami. Jesteśmy w pięknym budynku Centrum Olimpijskiego, jest to siedziba Komitetu Olimpijskiego, ale to biuro PKOL jest tu tylko na jednym piętrze. Pozostałe piętra spełniają funkcje publiczne. Mamy tu Muzeum Sportu i Turystyki, ale co ciekawe, mamy Centrum Edukacji Olimpijskiej, które odwiedza rocznie ponad 40 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski. Organizujemy tu specjalne lekcje edukacyjne dotyczące sportu, olimpizmu, zasad fair play, antydopingu i innych tematów. Zapraszamy młodzież z całej Polski, umawiają się nauczyciele na wizytę tutaj u nas. Mamy małe kino 50x50 siedzeń, gdzie możemy puszczać filmy o sporcie. Organizujemy spotkania z naszymi medalistami olimpijskimi. Czyli krótko mówiąc, staramy się w jak największej liczbie dzieci i młodzieży w nich pobudzać pasję do sportu, pasję do olimpizmu i zrozumienie olimpizmu. I ważne chyba jest to, że dziś sportowiec to jest bardzo często ten edukator w tym znaczeniu, prawda? Człowiek, którego, a wiemy, jak ważna jest rola tego idola sportowego, który okazuje się w wielu przypadkach, tutaj chciałbym wspomnieć chociażby Otylię Jędrzejczak, jest tym, który tę ideę propaguje, ale i edukuje. To jest chyba niezwykle ważne. Zdajemy sobie sprawę, że nasi medaliści olimpijscy, nasi bohaterowie wszystkich aren sportowych bardzo dużą rolę spełniają w życiu młodych ludzi, szczególnie tych, którzy są zainteresowani sportem, ale też nasza rola jest między innymi taka, żeby te dzieci zainteresować sportem. I oni szukają swoich idoli, oni starają się ich naśladować. My sobie z tego zdajemy sprawę, ale co ważniejsze, najważniejsze, nasi sportowcy, nasi medaliści olimpijscy też sobie zdają z tego sprawę. I muszę powiedzieć, że bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach. Starają się wypełniać tę rolę, którą im narzuciło życie, że oni, będąc idolami, mają do spełnienia pewną rolę edukacyjną w stosunku do swoich młodszych czy dużo młodszych koleżanek, kolegów, starać się im przekazać tą pasję i miłość do sportu, ale też te wartości, które niesie ze sobą sport. I to jest fajne, my staramy się znajdować i pokazywać płaszczyznę, gdzie to można robić, między innymi poprzez nasze programy edukacyjne, tutaj uczestnictwo naszych medalistów olimpijskich w takich spotkaniach z młodzieżą, ale też w różnego rodzaju imprezach, które organizujemy, konkursach, różnego rodzaju wystawach, bo muszę przyznać, że tutaj mamy również galerię w Centrum Olimpijskim, gdzie wystawiamy prace też bardzo często związane ze sportem, żeby pokazać ten związek kultury ze sportem, czy artystów ze sportem.
Ale organizujemy co roku piknik olimpijski tutaj na terenie parku Kępa Potocka, naprzeciwko Centrum Olimpijskiego, gdzie no, w ciągu dnia przychodzi do nas ponad 40 tysięcy ludzi, w tym bardzo duża rzesza dzieci i młodzieży. Tam stawiamy około 100 różnego rodzaju stanowisk ze sportem, z tym różnymi urządzeniami do różnego rodzaju sportu, z naszymi medalistami olimpijskimi, z naszymi bohaterami sportowymi, po to, żeby przeciętny człowiek, który na co dzień się sportem nie zajmował, miał okazję spotkać ich, porozmawiać, dowiedzieć się o danym sporcie, w ogóle zobaczyć na tym, na czym ten sport polega, a często dzięki temu trafić do tego sportu i rozbudzić sobie nową pasję, jakim jest sport. No właśnie, bo najczęściej chyba, jak to mówimy, Polacy znają się na polityce i na sporcie. To głównie. Natomiast chyba XXI wiek też i samych sportowców skłonił do tego, by ten rozwój edukacyjny prowadzić, bo tutaj to, co Pan powiedział, jedno to są spotkania, jedno pokazywanie tej historii, drugie to jest natomiast ta praca naukowa również sportowców. Na co dzień naukowa praca prowadzenia zajęć na uczelniach wyższych i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba nie bardzo ważne. Na pewno się zmienia to, nie chcę globalizować, mówić w skali świata, ale w skali Polski ja to obserwuję, zmienia się na pewno taka świadomość sportowców, jeśli chodzi o edukację i o to, że sport jest pewną karierą, która ma czasokres. I na pewno obok tej kariery trzeba również myśleć o tej drugiej karierze, o swojej jakby sferze zainteresowań zawodowych i w którą stronę zawodowo ten sportowiec chce iść. I mamy coraz więcej sportowców bardzo dobrze wykształconych, którzy po zakończeniu kariery również na tej drugiej nodze swojego życia potrafią budować bardzo fajne rzeczy i angażują się w bardzo fajne projekty. Często pracują na uczelniach, często pracują w bardzo ważnych instytucjach i oni też jakby powodują nakręcanie się w tych i uczelniach, i instytucjach spraw wokół sportu i jakby budowanie ważności sportu. I to jest dla nas też wartość, którą dodana, którą oni oddają jakby za to, co wcześniej otrzymali, bo otrzymali możliwość trenowania i reprezentowania kraju. Często jest to związane z jednej strony, ze strony sportowców, z pewnymi wyrzeczeniami, bo oni z pewnych spraw muszą rezygnować, ale jakby chcę od razu podkreślić, sportowcy robią to z własnej woli i to jest ich pasja i ich dążenie do jakiejś spełnienia swoich ambicji. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że bardzo często ci sportowcy otrzymują pomoc i pomoc ze środków publicznych i później po zakończeniu kariery myślę, że jest taka większa świadomość u naszych sportowców obecnych, że no, trzeba pewien dług spłacić społeczeństwu i dlatego angażują się w wiele akcji. W ogóle jako wolontariusze nie rozmawiając o wynagrodzeniu, o tym, żeby mieć z tego jakiekolwiek profity, starają się oddać to, co kiedyś otrzymali. No właśnie, to jest bardzo cenne, bo wie pan, jak sobie przypominam chociażby jeszcze nawet lata, koniec lat 80. czy lata 90., tak naprawdę bardzo często przy sportowcu przypinało się taką łatkę, no trzeba teraz zarobić, później otworzyć swój biznes, co najwyżej, prawda? I to było wszystko. Dziś to jest zupełnie inne myślenie. To ma rację bytu, ale w nielicznych sportach, tam gdzie są duże pieniądze do zarobienia i nieliczni polscy sportowcy te duże pieniądze zarobili w czasie kariery. Generalnie większość to są ludzie, którzy ich finanse w trakcie kariery były oparte na tym, jaki system panował w Polsce finansowania, bo w ich sportach te nagrody były albo wcale, albo małe. I jakby największą wartość, jaką sportowcy wynoszą ze swojej kariery sportowej, to nie jest wartość materialna, bo to się zdarza nielicznym, w nielicznych sportach, ale to, jakim stają się człowiekiem, swoje spojrzenie na świat, generalnie światopogląd i swoje ambicje i to, co chcą zrealizować po zakończeniu kariery sportowej. I myślę, że tutaj trzeba to bardzo mocno podkreślać, że to jest największa wartość wyniesiona ze sportu przez każdego zawodnika, który przeszedł jakąś karierę sportową, a szczególnie tych, którzy odnieśli sukcesy sportowe, bo wiadomo, że to byli ludzie, którzy mieli swoje ambicje. Te ambicje, żeby zrealizować te ambicje, bardzo ciężko pracowali, nie bali się tej pracy, obowiązkowości, rezygnacji z pewnych rzeczy i takiego dobrego planowania, zarządzania swoim czasem. Na koniec tej części rozmowy PKOL stara się właśnie w cudzysłowie złapać teraz jak najszerszą część społeczeństwa, bo
Powiem panu, przyglądając się, jak dzieci w jednej z opolskich szkół chociażby oglądały medal Bartka Bąka z Igrzysk Olimpijskich w Londynie, widać iskrę w ich oku. Czy również właśnie PKOL stara się rozszerzyć tę ideę edukacyjną? Są takie plany, myślenie, kolejne pomysły na to, by gdzieś jeszcze szerzej pokazać tę ideę olimpijską? Oczywiście i temu służy cała rzesza wolontariuszy, którzy w imieniu PKOL-u i dla PKOL-u na swoim terenie działają. Mamy w tej chwili ponad 200 klubów olimpijczyk, a to są takie nasze terenowe przedstawicielstwa, gdzie ludzie, którzy z pasji, a nie dla pieniędzy, bo robią to jako wolontariusze, starają się na swoim terenie właśnie krzewić tę ideę olimpijską i jakby pokazywać też, czym jest sport i że sport jest fajny i jak największą rzeszę dzieci i młodzieży pobudzić do sportu. To jest ponad 200 klubów, oprócz tego mamy regionalne rady olimpijskie, ale oprócz tego są też szkoły imienia polskich olimpijczyków, także jeśli policzymy, to są tysiące ludzi, którzy działają na rzecz rozwoju polskiego sportu olimpijskiego, ale generalnie też sportu, którzy współpracują z Polskim Komitetem Olimpijskim, ale nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. I to jest piękne, że ludzie potrafią się tak w społecznym ruchu angażować. Bardzo kubertenowskim. Tak, bardzo tak jakby realizując właśnie tę ideę Pierre de Coubertina, starają się ten sport pobudzać i pokazywać te najpiękniejsze, najbardziej pozytywne strony i aspekty sportu. I na koniec nie sposób mi nie zapytać, bo jak już wspomnieliśmy na początku, oczywiście pewnie i teraz Polski Komitet Olimpijski i polscy sportowcy są już na ostatniej prostej do Rio. Co w tej chwili dzieje się właśnie z racji igrzysk w Rio w Polskim Komitecie Olimpijskim? My w Polskim Komitecie Olimpijskim, który należy pamiętać, jest odpowiedzialny za tą logistyczną stronę udziału reprezentacji. My nie zajmujemy się szkoleniem sportowców i organizowaniem zgrupowań i realizowaniem tych zgrupowań, bo tym się zajmują Polskie Związki Sportowe będące nadzorowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polski Komitet Olimpijski zajmuje się tą logistyczną stroną przygotowań, więc jakby te sprawy, które powinny być robione, są na bieżąco robione. Nie mamy tu żadnych ani punktów zapalnych, ani jakichś opóźnień. Jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Dzisiaj finalizujemy sprawę przelotów poszczególnych grup na Igrzyska Olimpijskie, dlatego że daliśmy wybór sztabom szkoleniowym, kiedy swoich sportowców potrzebują mieć w Rio, w wiosce olimpijskiej, po to, żeby im zapewnić jak największy komfort przygotowań. To trenerzy poszczególnych zawodników zdecydowali, kiedy ich zawodnicy dotrą do Rio, czy to będzie na 3 dni przed startem, czy na tydzień przed startem, czy jeszcze więcej, bo to nie wiedzą najlepiej, jak ich zawodnik reaguje na zmianę czasu, na zmianę klimatu i kiedy powinni tam się znaleźć na miejscu. To jest tak, jakby powiedział pan, olbrzymia chyba w tej chwili, jeśli chodzi o to logistyczne, to jest olbrzymie wyzwanie, więc te działania na pewno dnia na dzień są mocno poszeregowane. Państwo dokładnie muszą też ten harmonogram znać, no bo jednak Londyn jest dużo bliżej chociażby niż Rio i to też się pewnie z tym wiąże. No, te przeloty są kłopotliwe. Są kłopotliwe po pierwsze ze względu na to, że z Polski nie lata bezpośrednio samolot do Rio, więc trzeba te przeloty realizować poprzez tranzytowe miasta w Europie, ale też kłopotliwe pod względem cen, bo ceny biletów bardzo mocno zwiększyły się na ten okres Igrzysk Olimpijskich, czasami dwukrotnie, czasami nawet więcej niż dwukrotnie, także tutaj też jest ta sprawa zabezpieczenia finansowego startu reprezentacji, ale staramy się tu to w jakiś sposób zorganizować. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach z Ministerstwem Sportu, bo razem działamy, żeby tą reprezentację jak najlepiej przygotować, każdy w swoich obszarach. No i też wiemy, że mamy taki wentyl bezpieczeństwa, że w razie czego jakby był problem z finansami, to możemy liczyć na Ministerstwo Sportu i Turystyki, aczkolwiek robimy wszystko, żeby po te środki publiczne nie sięgnąć. Ja przypomnę, że do tej pory Polski Komitet Olimpijski zawsze na reprezentację wysyłał bez udziału środków publicznych, co jest ewenementem na skalę europejską, bo jest tylko 6 takich komitetów olimpijskich na 50 krajów europejskich, które wysyła reprezentację bez udziału
ośrodków publicznych. No, być może specyfika Rio złamie tę zasadę, ale na dzisiaj jeszcze tego nie jestem w stanie potwierdzić. Marzenia PKO-lu, bo marzenia ministerstwa, marzenia kibiców, marzenia i oczekiwania samych sportowców, a marzenia PKO-lu? Wszyscy mamy te same marzenia, czyli jak najlepszy wynik sportowy. Marzy nam się przekroczenie tych z jednej strony magicznej, drugiej nieszczęsnej dziesiątki medali, które od trzech edycji igrzysk wywalczamy. Liczymy na to, że przekroczymy tą magiczną dziesiątkę. A jakby PKO-lu, ale też moje osobiste, to jest takie, żeby nasi sportowcy wracali z igrzysk z poczuciem takiej dobrze spełnionej roboty, świetnego przygotowania, bardzo dobrego występu i świadomości, że zrobił wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Nie zawsze się to przekłada na medal, czasami nawet nie zawsze się przekłada na miejsce w czołówce, bo tak jest w sporcie, że jedni wygrywają, inni zajmują dalsze miejsca, ale każdemu sportowcowi polskiemu życzę, żeby wrócił do kraju ze świadomością dobrze wykonanej pracy. No właśnie, to ja tylko na sam koniec dodałbym chyba życzenia dla kibiców, bo bardzo często jest później, po co on tam pojechał, skoro był tam któryś. I to jest takie chyba nieładne, niefajne, bo sam Wanna jako dusza sportowca wie, co to znaczy rywalizować z naprawdę najlepszymi z najlepszych. Tak, i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, tak, w sporcie jest tak, że jedni wygrywają, inni zajmują dalsze miejsca i na tyle jest to nieprzewidywalne, że nie jesteśmy w stanie poza bardzo nielicznymi wyjątkami w zasadzie jakby ocenić, określić, kto które miejsce zajmie. I często są to ogromne niespodzianki. Często są to niespodzianki na plus, pozytywne, z których się bardzo cieszymy, ale zdarzają się też te negatywne, że sportowiec, na którego liczyliśmy, niestety nie zajmuje wysokiego miejsca, nie zdobywa medalu. Ale to z drugiej strony jest piękno sportu i to, co nam się podoba, bo oglądając rywalizację sportową, nie wiemy, jak ona się skończy, co jest bardzo fajne. Życzę kibicom, żeby mieli dużo radości oglądając Rio de Janeiro i poczynania naszych sportowców, ale też życzę takiego wyrozumiałości i tolerancji, że nie każdy sportowiec, który pojedzie do Rio, osiągnie super wynik, bo jest to niemożliwe. I trzeba mieć tą świadomość i takie poczucie, że tak w sporcie jest, że jedni wygrywają, inni nie. Jako ciekawostkę powiem, w Londynie furorę zrobiła reprezentacja Wielkiej Brytanii, która zdobyła, nie chcę skłamać, bodajże 29 złotych medali. I cały świat okrzyknął, no rewelacyjnie, bo przypomnę, że oni 16 lat temu wcześniej w Atlancie wrócili chyba z 4 medalami. I wtedy zaczął się specjalny program przygotowań do tych igrzysk, bo planowano zrobić je w Londynie, że w tym Londynie osiągnąć sukces i oni osiągnęli. Ale mało kto wie o tym, że jeśli zrobilibyśmy statystykę, bo została zrobiona krajów, które zajęły ostatnie miejsca, to Wielka Brytania też w tym wygrała. Czyli oprócz tych swoich bohaterów mieli też takich, którzy niestety przepadli. To jest charakterystyczne i normalne dla każdej reprezentacji. I również na pewno będzie dla polskiej, bo tego się nie uniknie. Obyśmy mieli więcej powodów do radości niż do narzekania.